Cześć wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie pokażę wam trochę moich akwariów, co tutaj się u nich dzieje. A konkretnie wszystkie wam pokażę poza akwarium 11 litrów, bo tam mam wrażenie, że światło jest trochę za ciemne. Więc no, jak urządziłem 11 litrów, zobaczymy sobie jutro. Jutro do światła dziennego. Być może słońce jutro będzie, to wam pokażę na spokojnie rano albo tak koło południa, kiedy mi tutaj najlepiej słońce oświetla, to wam pokażę moje akwarium 11 litrów, jak tam to urządziłem, jak tam to wszystko się tam przyjęło, co nam się porobiło. A dzisiaj sobie pogadamy trochę o akwariach tych innych poza 11 litrów. No tutaj mamy akwarium z gubikami na kadrze. Wybaczcie, że jest zgaszone światło, ale uwierzcie mi, że jestem tak załamany gubikami, że nawet mi się nie chce światło zapalić. Ale chyba się dla was zmobilizuję i zapalę, ale jestem tak załamany, że nawet nie chce mi się na to akwarium patrzeć. Słuchajcie, i nawet światło nie zapaliłem, żeby sobie nie psuć humoru, ale specjalnie dla was to światło zapalę, więc ja zapalam światło i widzimy się za moment. No i co? Światło zapalone. I co nam się kłania? Trupek pod filtrem. Trupek. No i generalnie tak to wygląda. Także no, o jedna, no co tutaj pływa żywego? Dwie, trzy, cztery rybki. Na tyle, co ich tu kiedyś było. No to co to jest? Ja się pytam, co to jest? Dwie, trzy rybki, cztery. Załamany totalnie, zniechęcony do gupików. I po prostu jestem tak wściekły, że mógłbym coś zaraz rozpieprzyć to tak konkretnie. No ale no jakoś się trzeba opanować. Jakoś trzeba ciągnąć to życie dalej. Ale jestem tak zły, że nawet nie zapalam lampy specjalnie na potrzeby filmu. No może jak już zapaliłem, to może już zostawię tę lampę włączoną, ale... Bo tu jednak jeszcze coś żyje, ale jestem tak załamany, że nawet, uwierzcie mi, dopiero teraz ją zapaliłem. Także no naprawdę jest fatatalnie. Fatatalnie jest. Naprawdę już brak mi słów. Co tu żyje? No to ja mówię, cztery rybki to chyba maksymalnie, co by się tu doliczył. Na tyle, co ich było. No cóż, cóż ludzie, no. Choroba, można powiedzieć, że w pewnym sensie ze mną wygrała. No raczej nie ze mną, tylko z moimi gupolami. No ale cóż, o tym akwarium tyle, bo już szkoda szczępić reja, szkoda mi słów. Idźmy do czegoś, co mnie bardziej cieszy. A tu mamy akwarium, które mnie bardziej cieszy. No moje neony i kardynały. Co się tu wypisało? To tylko dwie krewetki, te filtrujące, co im się z tymi łapkami, którymi sobie jadły, coś stało. I tylko jest tylko tyle, co im się stało. Ale one z głodu zdechły, więc... No cóż, nie doczekały kolejnej wylinki, by im odrosły, no i trudno. Z głodu musiały, no ale zobaczcie, no. Generalnie poza tymi krewetkami... Kiedyś kupi nowe, także spokojnie. Albo nie krewetki, jakieś helenki. No jeszcze zobaczę. Helenki to ślimaki, jakby ktoś nie wiedział. No, także to akwarium mnie w miarę cieszy, w miarę jestem zadowolony. I o tym baniaku lubię mówić, lubię pokazywać. Także bardzo, bardzo myślę jest fajnie w tym akwarium. I tak bym chciał, żeby pozostało. No wydaje mi się, że tutaj żadnej choroby nie mam. Na razie się nic, dzięki Bogu, nie ujawniło. Więc no na razie mogę powiedzieć, że jest odpukać na razie spoko, ale oby tak było dalej. Teraz wam jeszcze pokażę akwarium po karliku. Jednak troszeczkę odwołuję tych słów, które wcześniej powiedziałem o gupikach, bo jednak te, co tutaj dałem do kwarantanny, jednak proszę bardzo, z nimi jednak one z chorobą wygrały, a nie choroba z nimi. Także z tymi gupikami. I słuchajcie, te gupiki, co tu mam, są z hodowli prywatnej. Także naprawdę te gupiki stąd to są te z prywatnej hodowli, bo te ze sklepu, co kupicie, są tak nafaszerowane moim zdaniem antybiotykami, że one na leki nie reagują, jak są chore. A te z prywatnej hodowli, no jak widzicie, reagują, bo te są wyleczone i nie wiem, czy to będzie widać, a przynajmniej sprawiają wrażenie być wyleczonych. A tutaj nie wiem, czy to będzie widać, może widać, ale tutaj maluszki mi dały. Tu mają taką jakby budkę lęgową z mchu dla małych, żeby się młode schowały. I jest zasiedlona małymi. Jest tam parę sztuk małych. Także słuchajcie, no kilka gupików mi się ostało i się mi rozmnożyło. Także słuchajcie, jest z gupikami tak kijowo, ale nie do końca. Więc do usłyszenia w kolejnym filmie.
jutro z 11 litrów. Cześć.